Chodźcie, zobaczymy, pokażę wam, jak wygląda amerykańska karetka, a dokładnie pojazd dla ratowników medycznych, czyli paramedyków, tak to się tutaj u nas nazywa. To jest ładunek, który ciągnę dzisiaj. Nigdy nie byłem w środku, musiałem sam go załadować oczywiście i w nim wyjechać na przyczepę, ale nigdy nie byłem w środku w takim samochodzie z tyłu. To jest tak, baterie, odciąłem akumulatory, ponieważ nie mogłem transportować go z włączonymi akumulatorami, albowiem włączył mi się alarm co chwilę i dodatkowo broker również sobie zażyczył, aby... Jak to się w ogóle otwiera? Czy ja to w ogóle mogę otworzyć? Powinienem być w stanie. Aha, może tym? Okej. Trzy kluczyki, więc nie wiadomo, który użyć. Więc to jest środek. Więc tak, po pierwsze masz wizjer do tyłu, masz szybeczkę. Możesz zajrzeć, jak wygląda środek. Radio CB, nawet trzy radia. To przychodzi w standardzie, na to wychodzi. Co to może być to? Streamlight. A, to jest taki... latarka. To jest też na wyposażeniu, jak widzę, dla chłopaków. Co oprócz tego? Cały ten tablet Emergency Vehicle Horton Module Emergency Master. To jest najprawdopodobniej jakaś forma kontroli tego, co się dzieje z tyłu, tak sądzę. Dlatego laptop chyba tu podłączony jest głównym radyjkiem. No, przyjechała moja baby, to kończymy. Kamera, to wszystko tu jest wyłączone. I chodźmy teraz, to jest oczywiście na bazie Forda. Chodźmy teraz do tyłu, zobaczymy, jak wygląda z tyłu. Fajnie się ten samochód prezentuje, to pewne. Teraz otworzyć tył. Może to jest inny kluczyk do tyłu. Chyba ten. Look at that way. So, this is how it looks like. Oh my gosh. So that's for unloading the stretcher. Info. Power operated. Let's go inside. Ławeczka, fotel jak Formuła 1. Śmierdzi tu szpitalem, szczerze mówiąc. Yeah, it smells like hospital to me. Everything is nicely padded. Look at all these cupboards. Smells like synthetic leather. Synthetic leather, maybe. It's brand new. Półeczki, pierdełeczki, to jest ten sprzęt medyczny, kroplówka i tak dalej, nawet chyba to jest w telefon albo coś tu będzie, nie wiem. Pasy dla ratowników, znowu półeczki, tu jest taka pajpa na górze idzie, żeby się schwycić. It's alright, I got the key with us. No i co, bardzo ciekawe i wejście. Tutaj jakieś medykamenty prawdopodobnie wchodzą. Może jakaś lodówka to jest. O ja. Na leki. Ciekawe.
Fajny sprzęt, nie ma co. Może to jest defibrillator czy coś. Z baksa elektryczna. Światełka. A tu widok do kierowców. Yes, it is. It's going to Wisconsin. Well, somebody made a clerical mistake on the broker's side. Duża szafka. Także tyle. To jest koniec atrakcji na dzisiaj. Ciekawe napasy. Ciekawe doświadczenie, bo szczerze mówiąc nigdy nie byłem w środku, ja bym być nie musiał w celach innych niż turystyczne. Zamykamy i spadamy do domu. Dostawa na jutro, więc jest czas. Czwarte po południu, trzeba iść do domu na kolację, bo nie ma co się przemęczać. Zgrabny samochód, podoba mi się. Mój samochód też jest bardzo zgrabny, bo jest umyty i jest czyściutki, świeci. Także tyle. Widok dzisiejszego ładunku. Idziemy do domu.